Siemanko, w końcu filmik, na który niektórzy z Was długo czekali, czyli filmik o łączeniu i będzie na żywych przykładach. Filmik został stworzony w kilka dni, także będziecie mogli dokładnie zobaczyć, jak wyglądają poszczególne etapy łączenia. I zacznijmy od teorii, czyli neutral, kieszonka, pusta klatka, klatka docelowa, czyli koniec łączenia. A jeśli chodzi o przedmioty potrzebne do łączenia, to będzie to albo transporter, albo taka naprawdę malutka klateczka, która się de facto nie nadaje, żeby jakieś zwierzątko w niej żyło i taka będzie idealna właśnie do kiszenia naszych szczurów. Ale dlaczego nie można po prostu wrzucić tych nowych szczurów do starych szczurów, zamknąć klatkę i wszystko gra? Niestety, wtedy by się to skończyło najprawdopodobniej śmiercią tych nowych szczurów, ponieważ szczury są terytorialne i trzeba je stopniowo nauczyć, że będą miały współlokatorów, bo inaczej byłyby intruzami i właśnie mogłoby się to skończyć bardzo tragicznie. I dlatego zaczynamy właśnie od gruntu neutralnego, czyli teren, który jest niczyj. O niczyj teren bić się nie można, można się w spokoju obwąchać, zobaczyć w ogóle, kto kim jest i tak dalej, czyli szczurki się wtedy poznają. I zostawiamy je na tym gruncie neutralnym, tam godzinkę do około coś takiego, zależy jak one się zachowują, bo jeżeli są dosyć spokojne, to właśnie pół godziny, godzina wystarczy i możemy przejść do drugiego etapu, ale jeżeli one by się na etapie neutralnego gruntu zaczęły jakoś zgrzytać ze sobą, to warto zostawić je tam na dłużej, żeby one się tam bardziej jakby dotarły. Kolejnym etapem, czyli etapem właśnie kiszonki, jest wsadzenie ich do małej klatki po to, aby one mogły bardziej poczuć swoją bliskość, obecność, ocierać się o siebie i wtedy powymieniają się zapachami, przyzwyczają się do tego, że jeden chodzi po drugim, że one są blisko siebie, te ich zapachy jakby zmieszają się w pewnym sensie w jeden zapach i stworzą stado. W etapie kiszonki mogą też powstać jakieś zgrzyty. Jeżeli to są jakieś tam drobne, niegroźne, to nic się nie dzieje, jest ok. Ale gdyby szczury zaczęły się bardzo żreć, naprawdę tak jakoś bardzo i mogłaby się pojawić krew, to wtedy należy je rozdzielić i spróbować jeszcze raz etap pierwszy, czyli neutral, żeby one na wolnym terenie ochłonęły, doszły do siebie, uspokoiły się i znów próbujemy kiszonkę. Ale takie sytuacje zdarzają się dosyć rzadko, więc raczej nie będziecie mieli problemu. I w kiszonce zostawiamy je właśnie też na kilka godzin. Nawet dobrze jest zostawić je na całą noc. Wtedy one bardziej jeszcze przywykną do siebie. Ja właśnie tak zrobiłam, że zostawiłam je tam na noc. I etap trzeci, czyli pusta klatka. Dlaczego musi być pusta? Otóż dlatego, że wszystkie hamaczki, półeczki są za... I teraz etap trzeci, czyli pusta klatka. A dlaczego musi być pusta? Dlatego, że na wszystkich hamaczkach, półeczkach jest zapach starych szczurków i to mogłoby wywołać ten właśnie terytorializm, czyli poczucie własnego miejsca i wzbudzić to, że te nowe szczurki nie były tu wcześniej, a moje hamaczki były tu wcześniej, więc nowe szczurki trzeba stąd usunąć. A jeżeli nie ma hamaczków i w klatce pozostaje sam żwirek, poidełko i ewentualnie miseczka z jedzonkiem, to te stare szczurki widzą, że jakaś zmiana zaszła, są nowe szczurki i się przyzwyczajają, zaczynają poczuwać się do tego, że te nowe szczurki tutaj będą. Również mogą zacząć się bić i jeżeli to są niegroźne bitwy, to nie reagujemy, bo to jest ustalanie pozycji, hierarchii. Ale gdyby właśnie były te bitwy takie naprawdę długie, zacięte i pojawiły się jakieś rany, to wtedy interweniujemy i znowu zaczynamy od punktu pierwszego, czyli neutral, kiszonka, etap trzeci. Ale to się właśnie rzadko zdarza, także myślę, że nie powinniście mieć z tym problemu, bo to są takie dosyć sporadyczne sytuacje. I teraz tak, zostawiamy sobie w tej pustej klatce szczurki na kilka godzin, a nawet właśnie tak samo jak w przypadku kiszonki, najlepiej na całą noc, żeby była pewność, że one się tam dotrą, poprzytulają się, trochę się ewentualnie pobiją i po prostu się zaakceptują. A w kwestii jedzonka w fazie trzeciej, czyli klatce pustej docelowej, to musicie już tutaj ocenić sami, czy to jedzonko może być, ponieważ mogą wystąpić bitwy o jedzonko, ale to naprawdę też różnie się zdarza, więc po prostu sami musicie ocenić, czy to jedzonko można dać i nie będą się o nie biły, czy lepiej z tym jedzonkiem poczekać, a jak parę godzin nie będą miały jedzonka, to nic im się nie stanie naprawdę. I pozostaje etap końcowy, czyli już pełna klatka, koniec łączenia. Jeżeli widzimy, że w pustej klatce docelowej one są spokojne, nie biją się, jest spokój po prostu, to znak, że możemy spokojnie wkładać elementy do klatki
i powinno wszystko być dobrze, więc wkładamy to wszystko do klatki, obserwujemy, co się dzieje, a powinien być spokój i łączenie zakończone. A teraz możecie zobaczyć, jak to wyglądało w praktyce na przykładzie moich szczurków. Wiatr niesie zapach kwiatów i orzeźwia mnie. Słońce chowa szare barwy, bym rozchmurzył się. Wszystkie muszki, kwiatuszki przyjacielem mi. Tylko ludzie jacyś dziwni, jakby byli. Nie podoba się, co to jest, ale co? O czym to nie ma, że to nie tak, nie ma co, ale nie, ale źle. Jak to ty, kiedy to, na co to, ale jak, ale on, ale ty. Musisz tak, musisz tak. Kamiła prymitywy, nie łopy troglodyci. Tępaki patafiany, dureń i młot. Ty wszystko gra, zawsze znajdzie się burak albo dwa, którzy mądrzą się. Najgorszą, że burak mało wie, ale będzie miał, bo on bystry jest. Ty osiągniesz cel i cieszysz się, gdy dotarłeś tam, gdzie nie dało się. Już słychać go, burak dobrze wie, gdzie szpilę bić, by bolało cię. Nie walczę z wiatrakami, nie wytępię ciemnoty. Usiądę tam, gdzie odnajdę święty spokój. Mam na to wszystko Dexy bardzo nie lubi być w tej ciasnej klatce, dlatego swoją frustrację wyładowywała na szczebelkach i na miseczce. Buraki wszędzie znajdą się! Za to to, po co to? Ile dał, ile miał? Albo tak, albo nie, ale jak, ale nie. Albo on, albo ty, nie ma jak, nie ma tak. Lecz to nie, lecz to tak, bo tak. Można dumany i kołtuny, mądrale ignoranci, napór muszone czwoki, kretyn i głąb. Będzie głośno piał, bo on wiedział, że to co... Okej, teraz wszystko znika z tej klatki, żebym mogła wsadzić do niej te gagatki. Okej, więc pora wpuścić wszystkie szczurki do klatki docelowej, która jest prawie pusta. Zaczniemy sobie od Dexy, która się tak bardzo nie mogła doczekać, aż wróci do swojego domku. Teraz Dropsik. I teraz Dyzio. I obserwujemy, co się dzieje. Nie wytępię ciemnoty, usiądę tam, gdzie odnajdę święty spokój. Mam na to wszystko wyjebane. Mam na to wszystko wyjebane. Mam na to wszystko wyjebane. Mam na to wszystko. Sytuacja mogła wam się wydać groźna, ponieważ szczurki piszczą, ale
Tutaj jak najbardziej nic złego się nie dzieje, ponieważ Dexy pokazuje, że ona tutaj rządzi. I dopóki one się nie będą jakoś tak bardzo jakby żarły i nie pojawi się krew, to wszystko jest okej. Okay. To jest jak najbardziej normalne zachowanie. Po prostu to jest tak zwane ustalanie hierarchii. Dexy tutaj jest królową, jest najstarsza. No i będzie te małe rozstawiała po kątach na początku. Żeby miały do niej szacunek. A szczury to są też panikarze, dlatego one tak piszczą strasznie, jakby jak ktoś obdzierał ze skóry. A tak naprawdę widzicie, że nic się strasznego nie dzieje. Nie bój się, mały. I pora na ostatni etap, czyli łączenie końcowe. Tu już mamy klatkę pełną wyposażenia. I wkładamy lokatorów. Chodź tu, Dexy. Dyzio. Ej, dropsik. I dropsik. Niech sobie się porozglądają. I niech się nacieszy Dexy, że w końcu trafiła do swojego kochanego domku z hamakami. Mamo, jest mi tu dobrze! Mamo, jestem tu wolny! Mamo, nic mnie nie boli! Jeżeli chodzi o czas łączenia, to może być naprawdę różny. Przykładowo w przypadku Dexy, Dropsika i Dyzia trwało to 3 dni, a w przypadku Yumi i Dexy trwało to tylko 1 dzień, bo one się od razu pokochały. Więc naprawdę to może trwać chwilę, a może potrwać kilka dni. Jak one słodko leżą sobie, to takie mi się pysie. Tylko Dexy sobie poszła.